Mój duch tonie, w wody tonie, nic nie może się zachować. Poszły na dno wszystkie myśli przemoknięte aż do kości. Nalej mi herbaty. A nalejesz mi? Cała ta historia jest o tobie. Facet to jest tylko detal. Facet to tylko ten, który nie rozumie. To jest nieprawda. Nie do końca prawda. Przez cały ten czas, przez całe 6 lat, nikt, nawet mój przyjaciel, nie zapytał się, co ja. Jak ja. To ty straciłaś dziecko. Ty straciłaś dziecko. Nie ja straciłem dziecko, tylko ty. Ty straciłaś dziecko, a ja jestem tylko ten, który tego nie rozumie. Wiesz, że ja nawet pamiętam, jaka wtedy była pogoda, jak to się stało? Pamiętasz? Było. Było w sumie tak jak dzisiaj. Ciepło. Ciepło było, no. Pamiętam, strasznie mnie to wkurzało, to słońce. Że jest taka ładna pogoda, że powinno lać, powinna być burza. Ty byłeś wtedy na próbie. Nie? Ty byłeś na próbie w szpitalu. Ty byłeś na próbie, kiedy musiałam zdecydować, czy pochować, czy utylizować. Ty byłeś na próbie, kiedy zdecydowałam, żeby pochować. Kiedy dali mi kwestionariusz, którą musiałam sama i szybko zdecydować o płci i dać imię dziecku. Wzrost wynosił, wiesz, 6 mm. Ty byłeś na próbie, kiedy zdecydowałam, że to była dziewczynka, bo tak czułam. I kiedy dała mi na imię Pola. Byłeś na próbie, kiedy zdecydowałam, żeby... No, że jednak nie. Kiedy kazali mi skreślić i... Kiedy skreśliłam. Nikt o ciebie nie pytał. No, nikt o mnie nie pytał. To ty straciłaś dziecko. Właśnie nikt o mnie nie pytał. No bo nie było cię. No bo byłem na próbie i zastanawiałem się, czemu nie mogę wyjść. No ale to była ważna próba. Ale nic nie znaczyła wobec tej tragedii. To było moje dziecko, gadaliśmy o nim, dotykałem twojego brzucha. No ale poszedłeś na próbę, ja nie mam żalu. Ja nie mam pretensji, że mnie wykluczono. Byłem na próbie i było wiadomo, że nie mogę się zwolnić, bo to ty poroniłaś i że kobietom się to zdarza. I że miało 1,5 miesiąca. Widzisz, a powiedziałeś miało. Widzisz, powiedziałeś miało, miało. Mówię, że takie jest myślenie, tak? Że miało, no miało. Wszyscy mówią miało. Dla mnie to nie było miało. No ja wiem, tylko że to ja musiałam zdecydować szybko, sama. Ja nie mam do ciebie żalu. No ale ja nie mam pretensji. Tylko chciałam wiedzieć, czy nie wiem, czy... Ja zawsze chciałam cię zapytać, czy myślisz czasem o tym dziecku? Myślę.
Jakby była Apolonia, to by nie było Leosi. A Leosie kocham nad życie. O tym myślę. Ale ja pole skreśliłam ją. Zrobiłam takie duże skreślenie. Skreśliłam 6 mm. Ale na pewno nie byłoby Leosi. Wiesz, że nie byłoby Leosi? Zanim tak jak woda rozleje się, poczekam aż wstanie nowy dzień. Zanim tak jak woda rozleje się, poczekam aż wstanie suchy dzień. Aż wstanie nowy dzień.